Nie ma chyba dzisiaj wątpliwości, skąd nagrywamy studio Łączy Nas Piłka i z kim nagrywamy studio Łączy Nas Piłka. Matiborek z nami. Dzień dobry. To już 7 mecz mistrzostw, a ty już masz za sobą skomentowanych 6 spotkań, tak? 7 dzień mistrzostw. 6 dzisiaj. 6 dzisiaj. 6 dzisiaj, także no niestety albo stety, no bo przecież kochamy futbol, dosyć intensywny kalendarz. No myślę, że to jest wielka przyjemność dla każdego komentatora. Przyjechać na wielki turniej i jednak obejrzeć jak największą ilość reprezentacji na żywo. Rozpocząłem od meczu otwarcia, potem Anglicy i tak po kolei przez kolejne mecze. Oczywiście najistotniejsze są te spotkania biało-czerwonych, bo wtedy gdzieś no, trzeba podzielić mózg, serce, przełożyć to wszystko na język, na właściwe słowa i no wierzymy, że przeżyjemy tutaj wspólnie wszyscy razem wspaniałą przygodę. O tym, co dzisiaj o 21:00 pogadamy za chwilę, ale wczoraj miałeś okazję zobaczyć Rumunów i Szwajcarów z bardzo bliska. Mówimy o nich jako o potencjalnych rywalach w 1/8 finału naszej drużyny. Jakie wnioski? Powiem tak, widziałem na stadionie pierwszy mecz, bo miałem okazję komentować spotkanie otwarcia między Francją a Rumunią. Zaskoczyli Rumunii. I oglądałem w telewizji oczywiście mecz Szwajcarów z Albańczykami. I gdzieś moje jakby spostrzeżenia, wnioski były no, odwrotne do wyniku, bo Szwajcaria wygrała, Rumunia przegrała, natomiast muszę powiedzieć, że zdecydowanie lepsze wrażenie na mnie zrobiła drużyna trenera Jordanescu, która myślę, że grała długimi fragmentami z Francją jak równy z równym. To jest zespół, który dzisiaj nie ma w swoim składzie takich gwiazd jak Hadzi, Dumitrescu, Raducioju, Belodedici, Popescu czy Petrescu, natomiast to jest drużyna, wydaje mi się tak, poukładana, zdyscyplinowana, dobrze biegająca, dobrze odbierająca piłkę. Zdeterminowana. Zdeterminowana i też praktycznie każdy z tych zawodników ma doskonałą technikę użytkową. I my tak może czasami w Polsce patrzymy, a jacyś tam Rumuni dzisiaj zajęli drugie miejsce za Irlandią Północną. Natomiast jak patrzę, czy Stanciu, czy Stanku, czy Pintili, czy Andone, czy Popa, czy Hoban, każdy z tych piłkarzy umie grać w piłkę i to gdzieś już pokazuje, jak trudne zadanie nas czekać będzie w Bukareszcie 11 listopada tej jesieni w eliminacjach do Mistrzostw Świata. A być może my się z tymi Rumunami jeszcze spotkamy podczas tego turnieju. Szwajcarzy w tym pierwszym meczu oni mnie nie przekonali. Nawet po czerwonej kartce dla Cany no, nie grali jakiegoś spektakularnego futbolu. Nawet Albańczycy w dziesiątkę mieli swoje szanse. Natomiast wczoraj w tym meczu wydaje mi się, że było widać zmęczenie Rumunii. Czyli ten jednak te pierwsze 20 minut spotkania, no to każda piłka stykowa to była piłka Szwajcarów, gdzie i Seferowicz, i Dżemaili, Mehmedi, nie wiem, Berami, Czaka, oni pierwsi dochodzili do tych takich stykowych piłek. W 20 minucie nastąpił przełom. Taka jedna akcja charakterystyczna przy linii, gdzie poszli na maksa do pressingu na walce. Za chwilę mają aut i z tego autu dzieje się ta historia, po której podyktowany jest rzut karny. Ale było też widać ewidentnie, że od 65-70 minuty Rumunia umarła. Tak z 7-8 zawodników patrzyło tylko błagalnie w kierunku ławki rezerwowej i miało nadzieję, że to właśnie trener Jordanescu wskaże na tego piłkarza, że za chwilę zejdzie z boiska. Także 1-1 i no, zastanawiam się, ile wytrzymają w tym turnieju Rumunii. Być może ten mecz z Francją, oni wybiegali więcej niż normalnie. Natomiast no, ten futbol Rumunów, on jest taki bardzo energetyczny, bardzo wyczerpujący. To jest taki futbol, powiedziałbym, wyniszczający organizm. I pytanie, czy oni będą w stanie, tak jak z Francją, biegać na przykład w czwartym meczu, kiedy mieliby się zmierzyć z reprezentacją Polski. Mówiłeś, pisałeś w zasadzie w felietonie przed meczem z Irlandią. Oni mogą, my musimy. Dzisiaj się sytuacja odwraca przed naszym meczem z Niemcami. To oni muszą, a my tylko możemy? Na pewno mądrzejsi będziemy około godziny 20, jak będziemy znać wynik meczu pomiędzy Ukrainą a Irlandią Północną, bo jednak nie możemy wykluczyć scenariusza, że na przykład Ukraina wygra ten mecz 2-0 i wtedy nasza ewentualnie porażka z Niemcami oznacza, że w ostatnim meczu Ukraińcom do zajęcia drugiego miejsca w grupie będzie wystarczał remis, także dużo będzie zależało od tego, co wydarzy się 3 godziny wcześniej. Natomiast ja myślę, że tak, Polacy mają swoje atuty, Niemcy respektują przede wszystkim naszą ofensywę na czele z Robertem Lewandowskim. Mamy kilku piłkarzy występujących w Bundeslidze, więc doskonale znamy specyfikę reprezentacji Niemiec. Udało nam się z nimi wygrać u siebie. Przegraliśmy we Frankfurcie, myślę, że po meczu, za który nie musieliśmy się wstydzić, bo pokazaliśmy piłkę do przodu
I rzeczywiście to nie było tak, że murowaliśmy własną bramkę i w 10 staliśmy we własnym polu karnym. Natomiast dzisiaj to jest inny mecz. Reprezentacja Niemiec oczywiście ma swoje problemy, ma swoje absencje. Ja przede wszystkim z polskiego punktu widzenia, też jako fan Bundesligi, bardzo się cieszę, że dwóch piłkarzy jednak z tej kadry wypadło. Mam na myśli Marco Reusa i przede wszystkim Ilkaya Gundogana, bo myślę, że... Przede wszystkim? Prędzej, tak. Bardziej niż Marco? Tak, bo myślę, że to jest taki chłopak, który miał to coś ekstra w drugiej linii, był najbardziej mobilnym zawodnikiem z wszystkich z linii pomocy. Niekonwencjonalny dribbling, dobra prostopadła piłka, umiejętność też strzelenia bramki. Oczywiście doceniam klasę Krosa, doceniam klasę Kediry, Schweinsteigera, natomiast wydaje mi się, że to są wszyscy tacy piłkarze bardziej statyczni, bardziej trzymający pozycję, lubiący być przy piłce. Natomiast jeśli ktoś się ma rozpędzić, minąć kilku zawodników na pełnej szybkości, to takim zawodnikiem był Gundogan, no a Reus wiemy, no to jest piłkarz dynamiczny, szybki, który gdzieś dribblingiem potrafi zawłaszczać przestrzeń i na pewno to jest duże osłabienie reprezentacji Niemiec. Także bez nich Niemcy są słabsi, to nie znaczy, że są słabi, no bo jednak dzisiaj popatrzymy, to jest Kedira, Kroos, przed nimi Özil, na jednym skrzydle Miller, na drugim prawdopodobnie Draxler, no i teraz tutaj czekamy na wybór lewa, czy z przodu będzie Götze, czy jednak taki typowy środkowy napastnik Mario Gomez. Mówisz o tym, co będzie z przodu, a w tyłach prawdopodobnie czterech stoperów, dwóch z konieczności po bokach. To jest dobry znak, czy jednak musimy pamiętać Mundial w Brazylii, kiedy znaczy oni jeden, tak wygrali Mistrzostwo Świata. Jeden klasyczny boczny obrońca, Hector, który tak gra w Kolonii. Czyli nie Mustafi? Nie, ja myślę, że Hector na lewej obronie. Mimo, że jeszcze wczoraj Lew zapowiadał, że nie wyklucza, iż Hummels zagra dopiero z Irlandią Północną, to dzisiaj już dziennikarze niemieccy jednak raczej przychylają się do tego, że partnerem Boatenga będzie Mats Hummels i na prawej stronie defensywy Benedikt Höwedes, ale on w zasadzie we wszystkich klubach, w których występował, to grał na różnych pozycjach w linii defensywnej. Pamiętamy, na Mistrzostwach Świata to był lewy obrońca reprezentacji Niemiec, dzisiaj prawdopodobnie Benedikt znowu na prawej stronie, ale tak grał w klubie wiele razy, może też grać na środku, także no na pewno każdy trener sobie ceni takiego zawodnika jak Höwedes. My mamy takiego Artura Jędrzejczyka, który też może praktycznie trzy pozycje zabezpieczyć. No ciekawy jestem tego pomysłu trenera Nawałki, bo wciąż się zastanawiam, czy to będą tylko dwie zmiany, Fabiański za Szczęsnego i Grosicki za Kapustkę, czy po tym dobrym meczu jednak Kapustki trener tutaj przychyli się do takiego ustawienia, powiedziałbym, z Frankfurtu, czyli na przykład Krychowiak, Jodłowiec, przed nimi Kapustka, z przodu Lewandowski, Milik na lewej stronie, Grosicki na prawej, albo na przykład z Kubą Błaszczykowskim w podstawowym składzie, albo normalnie z Krychowiakiem, Mączyńskim i jeszcze Kapustką podwieszonym za Lewandowskim. Także rzeczywiście tych takich tutaj wariantów ofensywnych w naszej drużynie jest kilka. To jest chyba, wiesz, decyzja, czy gramy odważnie, czy raczej remis jest dla nas czymś, co bierzemy sobie po prostu w ciemno? To jest zawsze niebezpieczne myślenie. Ja myślę, że to jest bardziej dzisiaj myślenie trenera, którym w wariancie drużyna jest bezpieczniejsza i w którym ma większy komfort grania ze sobą. Szczerze mówiąc, mnie do końca Arek Milik na lewej stronie we Frankfurcie nie przekonał, bo widać było, że go ciągnie do środka, że go ciągnie gdzieś w to miejsce centralnie na wprost bramki, także gdyby to ode mnie zależało, to wyszedłbym dzisiaj prawdopodobnie Krychowiakiem i Mączyńskim, bo widać, że trener ma przekonanie do tej dwójki. Z jednej strony Błaszczykowski, z drugiej Grosicki, bo on jednak ma swoją hierarchię w tej drużynie i też nieprawdopodobnie walczył o powrót do zdrowia. Dwóch napastników, a Bartek Kapustka, bardzo go doceniam, zrobił wielki krok. Natomiast no też umówmy się, graliśmy z Irlandią Północną, z drużyną, która jest trzy półki niżej od drużyny niemieckiej. Tutaj nie będzie tyle miejsca w drugiej linii. Także raczej wyobrażam sobie takiego Kapustkę wchodzącego w 60 minucie, w zależności czy Grosikowi braknie sił, czy może Kubie nie będzie szło. I wtedy to będzie szansa, żeby dać jakiś impuls z ławki, żeby zdynamizować jeszcze te akcje ofensywne. A widzisz jakiś dylemat między słupkami, Fabian, czy jednak może Artur? No bo Fabian to jest stabilizacja, to jest bardzo wysoka, stabilna forma, ale jeżeli potrzebujemy cudów, może jednak Artur? Nie chcę dyskutować o jakości bramkarzy, bo myślę, że to nie jest pytanie dzisiaj o jakość, tylko to jest bardziej pytanie, jak rozstrzygnąć mentalnie ten problem. Wiemy, że Łukasz Fabiański nie był zbytnio zadowolony z faktu, że zagrał jednak 6 meczów ostatnich w eliminacjach do Mistrzostw Europy i otrzymał przed meczem z Holandią decyzję w zasadzie, że Wojtek będzie numerem 1. I też trudno mu się dziwić. Trudno mu się dziwić, na pewno go to dużo kosztowało, na pewno to gdzieś nim poruszyło.
No dzisiaj wyobraźmy sobie sytuację, że Artur Boruc jest między słupkami. To praktycznie tracisz tego Fabiańskiego mentalnie. Wojtek Szczęsny, wiemy, że jest kontuzjowany i gdyby coś się stało Arturowi, to on nie może wejść z ławki rezerwowych. Także no, sądzę jednak, że trener postawi na Łukasza Fabiańskiego. Artur jest w dobrej formie, Artura doceniają trenerzy i gdyby coś się w tym meczu, nie daj Boże, wydarzyło, to Artur no, zawsze jest gotowy do tego, żeby wejść, bo ma doświadczenie turniejowe z dwóch turniejów, ma doświadczenie świetnych meczów przeciwko reprezentacji Niemiec i o Boruca to ja zawsze jestem spokojny. Natomiast no, trener musi jednak patrzeć kompleksowo, musi patrzeć generalnie na ten turniej. Wierzę, że przed nim po Niemcach jeszcze przynajmniej dwa albo trzy mecze. No, ja nie wiem, czy Wojtek w ogóle zdąży na spotkanie z Ukrainą, bo tak no, na razie oczywiście Wojtek wierzy, lekarze wierzą, fizjoterapeuci robią co mogą, ale poczekajmy, to jest medycyna i czasami czasu się nie da oszukać. Ty dzisiaj czujesz spokój, komfort taki psychiczny, że faktycznie wszystko mamy w swoich rękach cały czas, czy może podekscytowanie, że dzisiaj się zdarzy coś wielkiego? Znaczy zawsze jak gra reprezentacja, to czuję taką konstruktywną adrenalinę, podniecenie. Za chwilę wrócimy do hotelu, przeanalizuję sobie raz jeszcze wszystkie gdzieś detale związane ze składami obu reprezentacji. Myślę, że koło 17 ruszę na stadion i wtedy gdzieś zacznę już czuć tę adrenalinę. Mecz ważny, bo z jednej strony to oczywiście możemy mówić, że to są zawsze tylko i aż 3 punkty do wygrania, z drugiej jednak no, wiemy, że dla Polaków te mecze z Niemcami są szczególne. I gdyby dzisiaj ta drużyna potrafiła powtórzyć to, co wydarzyło się w Warszawie w meczu eliminacyjnym, no to czulibyśmy się naprawdę mocni. I myślę, że to byłby w tym turnieju taki mecz, który mógłby tę drużynę ponieść, nie chcę przesadzić, do finału, ale może nawet do półfinału Euro 2016. Wszystko idzie zgodnie z planem, miało padać po południu, pada, więc kończymy. Mateusz Borek był naszym gościem, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, dobrych emocji, dużych emocji, trzymajcie kciuki za biało-czerwonych, bo kto wie, może to będzie kolejna historyczna noc polskiego futbolu. Oby tak było, dziękujemy bardzo.